Chcę przedstawić Joannę Degler-Lisek, którą Państwo już znacie w Sejnach, ponieważ nie gości u nas pierwszy raz. Przyjechała do nas z Wrocławia. Daleka droga, którą odbyły obie z Agatą wczorajszego popołudnia, wieczora, aż do nocy. I Joanna Degler-Lisek jeszcze szczególnie dla nas z takim ciepłą radością o tym mówię, ponieważ jest naszą autorką. Jak pamiętacie Państwo, jest autorką książki takich rozmiarów, która w sposób z wielką pasją opowiada o wielowiekowej tradycji poezji kobiecej jidysz. I to jest książka, którą czyta się naprawdę z wielką przyjemnością, z wielką ciekawością, a jest to książka naukowa. I Joanna, doktor habilitowany wrocławskiej judaistyki, ma na swoim koncie wiele publikacji, ale ta dla nas jest taka bardzo szczególna. I mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia współpraca wydawnicza. Tym bardziej, że Joanna jest z Agatą Ganczarską i to jest też postać, którą być może niektórzy z Państwa kojarzą. Agata jest, jeśli tak mogę powiedzieć, wspólną stypendystką Uniwersytetu Wrocławskiego Judaistyki i pogranicza. Ponieważ spotkaliśmy się w takim zainteresowaniu postacią Morisa Rosenfelda, o którym co nieco wiemy, który wspominamy tutaj w gronie Sejnian, bo jest to poeta języka jidysz urodzony w naszym regionie, dokładnie w Bokszach, o czym zresztą dzisiaj będzie mowa, ale to stypendium ufundowane dla Agaty i dla jej zainteresowań badawczych zaowocowało tym, że postać Morisa Rosenfelda widzimy teraz w zupełnie innym świetle. Te dokumenty, które Agata... Słucham? Nic nie zdradzę, tylko powiem, gdzie wygrzebała i skąd to jest. Nie, broń Boże, nie śmiałabym zdradzić. Więc Agata wybrała się za wielką wodę do Goldeneland, do IWO nowojorskiego, czyli Instytutu Badań nad Historią i Tradycją Żydowską. No i tam zagłębiła się w archiwa, które okazały się bardzo, bardzo owocne, o czym będzie dzisiejsze spotkanie. Także macie Państwo przed sobą mistrza i nauczyciela i wychowankę, która dosłownie 2 miesiące temu obroniła pracę magisterską właśnie dotyczącą biografii, twórczości Morisa Rosenfelda i to jest praca, która zdobyła nagrodę, prawda, jako praca wyróżniona. Więc jest mistrz, nauczyciel Joanna Degler-Lisek i jest jej wdzięczna uczennica, dzisiaj już niezależna badaczka, Agata Ganczarska i jesteśmy my, Sejnianie, i bardzo, bardzo prosimy o odsłonięcie przed nami tych sensacji właśnie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję tutaj za zaproszenie, dziękuję też Państwu, którzy w tak zimny dzień przybyli. I rzeczywiście dziękuję Fundacji za współpracę przy wspieraniu pracy naukowej młodej badaczki. Ja proszę Państwa tylko dodam, bo tu było dużo powiedziane o relacji mistrz-uczeń. Jeżeli Państwo zajrzą na naszą stronę Katedry Judaistyki we Wrocławiu, to zobaczą Państwo tam motto, które jest zapisane po hebrajsku. A w takim wolnym tłumaczeniu ono oznacza: dużo nauczyłem się od moich mistrzów.
Jeszcze więcej nauczyłem się od moich kolegów, ale najwięcej nauczyłem się od moich uczniów. I tak jest, proszę Państwa, ja się dzisiaj czuję tutaj w roli uczennicy bardziej Agaty, ponieważ to Agata będzie nam odkrywać swoje właśnie rewelacje, do których doszła pracując z Morrisem Rosenfeldem. Muszę też Państwu powiedzieć, że to nie było łatwe zadanie, kiedy Małgosia do mnie zadzwoniła i powiedziała, no słuchaj, czy jest ktoś w Polsce, kto się zajmuje Morrisem Rosenfeldem? Mówię, wiesz, no nie ma. I ona mówi, no to może by się ktoś zajął. Ja mówię, to nie jest takie łatwe. Rosenfeld w ogóle nie jest ani modny, ani sexy. W sensie, że to jest tego typu pisarz, który został odłożony gdzieś na bok i obecnie, kiedyś cieszył się wielką popularnością, obecnie jest zapomniany i trudno mi będzie chyba namówić kogoś na to, żeby się nim zajął. A dlaczego, to o tym troszeczkę Agata nam powie. Ale właśnie uwielbiam też w takich tematach to, że one niosą w sobie wiele niespodzianek. Pozornie mogą się wydawać może nie najbardziej atrakcyjne na pierwszy, w takim pierwszym spotkaniu, a później odkrywają coraz nowe, wchodzi się przez kolejne drzwi do kolejnych wtajemniczeń i to jest coraz ciekawsze. Może zaczniemy, Agato, od tego cytatu. Cytatu, który jest użyty jako motto naszego spotkania. Moja dusza pływa po bokszach. Skąd ten cytat? Jak on brzmi w oryginale? I czy mogłabyś przez ten cytat wprowadzić nas w ogóle do tematyki poezji i osoby Morrisa Rosenfelda? Tak, cytat ten pochodzi z wiersza, jednego z trzech, w których Rosenfeld dosłownie przywołuje Boksze. Tak liczebnie, może to nie jest jakaś taka imponująca liczba, trzy, ale trzy toponimy tego samego właśnie miejsca, ale biorąc pod uwagę, że on w ogóle w swojej twórczości nie przywołuje żadnych innych nazw, no to nabiera to wyjątkowego znaczenia. I jest to dość, to jest wiersz, który znalazł się w dość późnym tomie, bo wydanym w 1910 roku, czyli to jest tak naprawdę schyłek takiej intensywnej działalności i w ogóle rozgłosu Rosenfelda. I może po prostu przeczytam go w całości. Nad brzegiem wody. Grube cienie drżą nad bokszami. Srebrnobrodzi rybacy pływają na jej drobnych falach w ciszy wieczoru, aby dokonać nocnego połowu. Patrzy księżyc i ja. Wiosła uderzają o wodę, sieć wpada coraz głębiej i głębiej. Kryształowe łuski błyskają przez ciemność. O piękne dzieci potoków, zachwyca się księżyc i ja. Całkiem daleko naprzeciw czarnej granicy leśnego wzgórza błąkają się szare łódeczki. Ledwo je widzę, a na smutnych brzegach słodkie wiejskie melodie brzmią. Słucha księżyc i ja. Pozdrawiam was, rybacy z niemej głębiny. Pozdrawiam cię, łagodna wiejska kapelo. Delikatne nocne powietrze chłonie moje błogosławieństwa. Moja dusza pływa po bokszach. Milczy księżyc i ja. Ten cytat właśnie, który umieściłam tutaj na slajdzie tytułowym naszego spotkania, brzmi widysz. Mein Seele schifft sich auf der Boksza. Es schweigt der Mond um ich. I właśnie co ciekawe tutaj Rosenfeld używa w języku jidysz słowa Seele, a w języku jidysz też, podobnie jak w niemieckim, rozróżnia się dwa różne słowa, które można przetłumaczyć jako dusza, ale no, mają one zupełnie różne znaczenie, dlatego że drugim słowem jest słowo Geist. I Geist odnosi się bardziej do fizycznego świata, natomiast Seele to jest wyższy świat duchowy, który też rozumie się jako zasadniczy w ogóle dla narodzenia się poezji. I to właśnie umieszczenie tej duszy w jeziorze Boksze
jest taką piękną metaforą właśnie źródła jego natchnienia poetyckiego, które jakby to nawiązanie do właśnie tego rodzimego miejsca, miejsca pochodzenia przewija się w wielu innych miejscach, nawet jeżeli on nie przywołuje tej nazwy w nich. Tak, i zanim jeszcze wrócimy do tych motywów przyrody, bo to jest coś nowego, można powiedzieć, jeśli chodzi o odkrywanie Morisa Rosenfelda, to chciałam poprosić Cię, żebyś przekazała nam w takim skrócie pewne sensacyjne wiadomości, bo proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy do czynienia z poetą, który przez pewien okres cieszył się ogromną popularnością. Naprawdę był wieszczem takim jidyszowym, żydowskim i też poetą pierwszym, nowoczesnym poetą jidysz, bo jidysz oczywiście ma bardzo długą tradycję, od XIII wieku rozwija się literatura, piśmiennictwo jidysz, ale to nowoczesne piśmiennictwo, nowoczesna literatura właśnie i ta nowoczesna poezja zaczyna się kształtować pod koniec XIX wieku i Morris Rosenfeld jest pierwszym poetą, który zyskuje tak wielką sławę. On jest odpowiednikiem Scholema Aleichema w prozie. Tak? Popularność jego, jeśli chodzi o pozycję w ogóle w świecie literatury jidysz, to na gruncie poezji można go ówcześnie porównać do tego, czego dokonał Scholem Aleichem na gruncie prozy i tego, jaką popularnością się cieszył. No i kiedy Agata przystępowała do pisania tej pracy, no to ja myślałam, że biografia Morisa Rosenfelda jest doskonale znana, ponieważ był on tak popularnym poetą, że na pewno no, wszystkie leksykony i wszystkie encyklopedie dokładnie określają już pewne cezury, pewne dane biograficzne. No i tutaj okazała się największa, pierwsza nasza taka niespodzianka, bo wcale nie. I wiele rzeczy było dopiero teraz do odkrycia i powiedz po prostu nam w skrócie, Agato, co Ci się udało nowego ustalić, jeśli chodzi o biografię Morisa Rosenfelda. Czy to w ogóle jest Morris Rosenfeld? Tak, to jest właśnie zasadnicza kwestia, która tutaj wyniknęła. Mianowicie nie. Tak, ponieważ udało się dotrzeć właśnie do takich informacji w natłoku w ogóle różnych haseł, które w przeróżnej datacji też, tam od właśnie jeszcze artykułów publikowanych za życia jego, później przez przeróżne encyklopedie judaistyczne, książki o historii literatury jidysz, w której on jest jakby uwzględniany jako jeden z trzech takich głównych poetów robotniczych i literatury jidysz w Stanach Zjednoczonych. I tam było po prostu masa rozbieżnych informacji. Ja jakby przez jakiś mój taki detektywistyczną żyłkę nie mogłam tego odpuścić. Po prostu dręczyło mnie to przeokrutnie, dlaczego te informacje w ogóle są tak rozbieżne, że jeszcze bierze się książkę na przykład jego wnuka albo jego zięcia i tam też są zupełnie różne rozbieżne informacje. O co chodzi? No i zaczęłam gdzieś drążyć. Przy tym nie było... Była informacja, że nie zachowały się żadne dokumenty poza paszportem sporządzonym w 1908 roku w związku z jego wyjazdem do Europy, o czym też będę mówić dalej, wspomnę, bo to jest też ważna sprawa. No i nie ma koniec, jak weryfikować te dane. Głównym taką informacją odnośnie jakichś dat, jego historii rodziny, takich właśnie stricte biograficznych danych, można było je odnaleźć w autobiografii, właściwie liście autobiograficznym, który Rosenfeld wysłał przed publikacją pierwszego tomu jego przekładów na język angielski do Leo Wienera.
No i właśnie w tej książce on pisze właśnie, opowiada swoje życie aż do tego 1897 roku. Urodził się w 1862. No i podaje tam dane, gdzie właśnie, że w Bokszach, opisuje co nieco właśnie tą okolicę, te najważniejsze dla niego rzeczy, przestrzenie, krajobrazy, swoich rodziców, jak mieli na imię, nazwisko, czym się zajmowali, czym się zajmował dziadek, że pływał z tym dziadkiem właśnie po jeziorze, po Bokszach i właśnie słuchał historii, że to właśnie działało wtedy już na jego wyobraźnię. No i to były jakieś takie pobieżne informacje, ale tak naprawdę tylko no, wynikające z jego świadectwa, jego własnego. Nie było żadnego potwierdzenia go dokumentarnego. Ale ty tą autobiografię jego odnalazłaś też. Tak, Vivo. Właśnie Vivo, to był jeden, to był też jeden z dokumentów odnalezionych, bo on mówisz był w ogóle o niej, kluczowy. Tak, mówisz tak, jakby to była taka publikowana szeroko autobiografia, a ona była już odkryciem numer jeden, która tak. Ona stała się takim twoim przewodnikiem, bo tam już przewodnikiem pewne... ze względu na stwierdzenie, które zostało też tam tak. użyte, że jest dzieckiem natury i że na jej łonie zostałem zrodzony, więc nie muszę nikogo naśladować w jej opisach. Co ciekawe, to też on podkreśla, że jego dziadkowie byli rybakami. Tak, i to tak. też było dla mnie zaskoczeniem, bo no szczerze mówiąc, to ostatni chyba zawód, jaki bym wymieniła jako żydowski. Tak, kompletnie, oczywiście mamy w Nowym Testamencie Żydów rybaków jak najbardziej. W zasadzie wszyscy bohaterowie Nowego Testamentu to są Żydzi rybacy, ale w diasporze i w Europie no to nie był to zawód cieszący się jakimś... Znaczy ja nie wiedziałam, że nawet, że Żydzi rzeczywiście zajmowali się rybołówstwem i to była dla mnie też tutaj nowość. Kiedy okazało się z tej autobiografii, że on się bardzo mocno utożsamia, właśnie podkreśla to, że wywodzi się z tej ziemi, z tych jezior i że jego dziadkowie byli rybakami i że on pływał po tych jeziorach, to było doświadczenie jego dzieciństwa. No a dalej też właśnie sam zaznacza, że to jest kluczowe doświadczenie w ogóle dla zrodzenia się jego twórczości. No i tu się zaczęło drążenie kwestii jego rodziców, rozumiem. No tak, i rzeczywiście, jakby teraz są też takie czasy, że takie poszukiwania genealogiczne są ułatwione w pewnym stopniu przez właśnie na przykład digitalizację dokumentów, przez na przykład jakieś strony genealogiczne, które wypisują rejestry z ksiąg cywilnych. No i właśnie ja zachodząc w głowę w różnych konfiguracjach wpisywałam, bo tu jest jeszcze właśnie rozbieżność zapisu, przeogromna. Właśnie czy przez Morris na przykład pisać przez 2R, czy przez 1, czy Rosenfeld przez Z, czy przez S. I tak samo jeżeli chodzi o jego rodziców, no to też kwestia zapisu tych imion była gdzieś taka dość skomplikowana. No ale różne konfiguracje tam testowałam, wpisywałam, no i pewnego razu na jednej właśnie z takich stron, która wpisywała wyciągi z różnych akt, żeby po prostu, chyba na litwackiej, właśnie z różnych guberni, z różnych okręgów, żeby no, do danych statystycznych to było używane i gdzieś właśnie do takich poszukiwań genealogicznych i patrzę. Imię mi pasuje. Drugie imię też mi pasuje. Patronim, wszystko się zgadza. Wchodzę w ten rekord. Archiwum w Suwałkach, no bajka po prostu. Odnalazłam ten właśnie dokument, o którym była mowa, bo to był wyciąg, tylko konkretne imiona, nazwiska, właśnie w Archiwum Suwalskim, bo był rocznik księgi podany. Czytam i nie wierzę. Bo wszystko absolutnie się zgadzało. Właśnie imiona, zawody, miejsce zamieszkania, a muszę powiedzieć, że Bokrze w tamtym czasie liczyły około 100 mieszkańców, więc powtórzenie się w takiej konfiguracji związku małżeńskiego, bo to był akt ślubu,
w takiej konfiguracji imiennej, zawodów, patronimów, w ogóle miejsc pochodzenia, no po prostu jest niemożliwe. Niemożliwe, zupełnie. Ale jedna rzecz się nie zgadzała. Jak? Jedna rzecz się nie zgadzała, zgadza się, mianowicie nazwisko. Bo był to akt ślubny, jak tu widzimy, Efroima i Rochel Chmielowskich. Zupełnie nieżydowskie nazwisko. Tutaj zaskoczenie, tak, bo cały czas poszukiwania wszystkie krążyły wokół nazwiska Rosenfeld, a w tym momencie otwarła się cała brama zupełnie nowych poszukiwań związanych z nazwiskiem Chmielowscy. Tak, i tutaj chyba mam właśnie jeszcze większą... Może przytoczmy kawałeczek chociaż tego aktu, bo to jest bardzo wdzięczny tekst. Mhm. I to jest akt ślubu rodziców Rosenfelda, rozumiem? Tak, rodziców. Z roku 1858. Działo się w urzędzie wójta gminy Sejwy, pełniącego obowiązki urzędnika stanu cywilnego wyznania mojżeszowego, okręgu Krasnopol, dnia 24 marca 1858 roku. Stawił się starozakonny Hirsch Woliński, szkolnik we wsi Krasnopol zamieszkały i oświadczył, że dnia wczorajszego w obecności świadków Josiela Piekarskiego, Kowala lat 40 i Borucha Wilczyńskiego, lat 43, wyrobnika okn z Bokszy starych, zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Efroimem Hackielowiczem Chmielowskim, kawalerem lat 26 mającym, krawcem we wsi Bokrze zamieszkałem, synem Hackiela Efroimowicza i doby z Aronów, małżonków Chmielowskich już nieżyjących, a panną Rochą Zelmanowną, lat 20 mającą, córką Zelmana Herckowicza i Hasi Zlejbów już nieżyjącej, małżonków Wilczyńskich, rybaków we wsi Bokrze przy ojcu mieszkającą. Małżeństwo te poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w dniach 13, 20 i 27 lutego roku bieżącego w Burznicy Krasnopolskiej. Ogłoszone tamowanie małżeństwa nie zaszło, zezwolenie stron nastąpiło. Małżonkowie nowi oświadczyli, że żadnej umowy przedślubnej z sobą nie zawierali. Na ten akt niniejszy ukończonym i podpisanym został. Znaczy Hirsch Woliński, podpis. Świadkowie pisać nie umieją, urzędnik stanu cywilnego, podpis. Tak. No i to jest początek i myślę, że dobry początek, żeby w skrócie teraz opowiedzieć biografię Morisa Rosenfelda, żebyś też zaznaczyła, co nowego w tej biografii, bo mamy akt ślubu ludzi zupełnie innych niż myśleliśmy, o innym nazwisku. I co dalej się dzieje? Tak, w tej samej księdze w ogóle kilka miesięcy, tak w ogóle nawiasem mówiąc, 9 miesięcy to nie wychodziło. Jest właśnie akt urodzenia dziecka z tego małżeństwa, chłopca. I jeszcze jeden akt dziecka z tego małżeństwa znajduje się dopiero w księdze z 1865 roku, czyli to był z kolei brat, młodszy jeszcze od tutaj poety naszego Morisa, który oryginalnie też, to było wiadomo wcześniej, miał przed emigracją na imię Moshe Yankev. I Moshe Yankev to Morris Rosenfeld, tak się Rosenfeld nazywał, tak, czyli tak, też nie Morris, którego znamy, tylko Moshe Yankev, a dopiero po emigracji Morris, czyli to jest kolejna też zmiana, czyli nie to nazwisko i nie to imię. Tak, czyli to było o tyle właśnie to było szokujące, że dobrze, było wiadomo, że zmienił imię, ale zmiana nazwiska to jednego i drugiego to jest totalna zmiana tożsamości. Tak. Więc to było takie bardzo poruszające, tym bardziej właśnie biorąc pod uwagę jeszcze jego wiersze. No właśnie, bo on bardzo często w swojej twórczości, to dla mnie było bardzo poruszające, że on pokazuje moment wyjazdu tutaj z Suwalszczyzny
jako pogrzebanie, jako śmierć swojej starej tożsamości, do której całe życie tęsknił i która po prostu umarła. On to określa dosłownie jako ta cezura jest śmiercią jego dawnego ja. Tak, no to jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to tutaj fragment, jedną zwrotkę przywołam, bo to zerwanie całkowite tożsamości i przybranie właśnie nazwiska Rosenfeld, a on wyjechał z rodziny jako pierwszy. Więc to, ta zmiana nazwiska na Rosenfeld, tak śledząc w ogóle wiersze, można się pokusić o właśnie taką ładną interpretację, ponieważ w jego twórczości, jeżeli mówi o roślinach i przywołuje z nazwy tylko trzy rodzaje kwiatów, między innymi właśnie róże, a też taką bardzo ważną przestrzenią w tym świecie przyrodniczym, którą on opisuje, jest pole. Więc Rosenfeld, pole różane. I w jednym wierszu zatytułowanym Już niedługo, w którym to podmiot liryczny gna na koniu i pędzi, szukając właśnie tego, co utracił, jest taka zwrotka. Niebezpieczeństwa tam, gdzie wiedzie droga. Bóg wie, gdzie mnie doprowadzi. Gdzie jesteś, słodka różana ścieżko, po której chodziłem i śpiewałem? I takie właśnie małe tropy w bardzo dużej ilości się znajdują przekrojowo, patrząc na jego twórczość i no niesamowicie się go w ten sposób też poznaje i tę jego wielką wrażliwość. No a wracając do tej jego historii. Kiedy miał Maurice 10 lat, bo urodził się w 1862 roku, jak wspominałam, rodzina wyjechała do Warszawy i prawdopodobnie to też jakby w wyniku jakichś tam poszukiwań okazuje się, że wtedy w tym 72 roku przez Suwalszczyznę przetoczyła się epidemia cholery i też była wcześniej informacja, że rodzeństwo, którego miał Rosenfeld kilkanaścioro, zmarło i tylko on pozostał przy życiu po tej epidemii. Więc rodzina wtedy, kiedy on ma 10 lat, wydarza się ta tragedia i oni postanawiają przenieść się do Warszawy, więc to się udało ustalić. Tak, to było też możliwe, bo wyobrażam sobie, że wyjechanie z tak dużą gromadką kilkunastu dzieci byłoby znacznie większym problemem. W tym momencie, kiedy zostaje im jedno dziecko, wyjeżdżają do Warszawy, prawdopodobnie szukać trochę szczęścia, tak? Tutaj się tragedia pewna też w ich życiu rozegrała, więc wyjeżdżają może za nowymi okazjami, szukając także dla swojego dziecka może lepszych warunków edukacji. Też w czasie zaboru właśnie tutaj rozwój był dość mocno zatrzymany i wyjeżdżając do Warszawy upatrywali właśnie trochę taką szansę odmiany losów. Awansu społecznego jakiegoś. Tak, no i tam właśnie Rosenfeld zaczyna się uczyć polskiego i zaczyna się uczyć niemieckiego też, co daje mu, jakby poznanie języka daje mu możliwość później poznawania literatury po prostu i zaczyna czytać klasyków na własnym jakby nakładem pracy. No i właśnie w tej autobiografii pojawia się takie urocze stwierdzenie, że kiedy oni wracają z tej Warszawy po 3 latach na Suwalszczyznę, to Maurice jest właśnie domowym próżniakiem, trochę się uczy w Beismidreszu, trochę tam pomaga tacie w warsztacie krawieckim, który w tamtym czasie miał w Suwałkach, ale generalnie to tam czyli ogólnie się nie poszczęściło im się w tej Warszawie i, tak, i stwierdzili, że muszą wracać do swojej ziemi. Tak. Mhm. Mhm. To jest ten czas też, w którym Maurice zaczyna pisać. I to wiemy właśnie z takich wspomnień jego żony, drugiej żony. No bo właśnie jeszcze może tutaj wspomnij, że w związku ze ślubem Maurice'a Rosenfelda, no w zasadzie mamy też pewien skandal. Tak, tak. Tylko, że to było troszkę później. Aha, dobrze. No, tak, to może bo mając 14 lat zaczyna pisać wiersze i wtedy już zna swoją drugą żonę, z której według ich wspomnień właśnie jej odczytuje. Mieli bardzo głęboką, przyjacielską po prostu ze sobą relację i to było takie głębokie pierwsze zakochanie.
I on jej odczytywał te wiersze właśnie gdzieś spacerując nad jeziorem i to też fajnie właśnie się w takiej powieści o Rosenfeldzie napisanej przez jego zięcia jest ten obrazek tak rozwijany. Jednak do ślubu między nimi nie dochodzi, ponieważ Moritz zostaje wyswatany z kuzynką swojej matki, bardzo wiele lat starszą od niego. Właśnie dzisiaj też mówiłam, że on nie był za dobrą partią, bo jeżeli określa siebie, że był domowym próżniakiem, bo tak mówi chyba, tak? I nie rokował na geniusza talmudycznego, a w kulturze żydowskiej mamy jednak taką sytuację, że to był podstawowy wyznacznik wartości chłopca na rynku swatania, tak? Kiedy się oceniało, szacowało jego wartość, to jednak to, na ile on rokuje, jeśli chodzi o naukę, to było podstawowe, to było najważniejsze. Jeżeli chłopak był oceniany, że jest geniuszem talmudycznym, to on mógł mieć najbogatsze, najpiękniejsze panny w okolicy, bo jego wartość tutaj była duża. Natomiast jeżeli on sam siebie ocenia, że był takim próżniakiem domowym i nie za bardzo go ciągnęło ani do studiowania ksiąg, ani za bardzo do rzemiosła, no to on też nie mógł liczyć na wyswatanie mu świetnej partii. No i mamy poświadczone o tym przekazy. Tak, on tak właśnie opisuje to w swojej autobiografii, że kiedy miał 18 lat, wziął ślub z kuzynką swojej matki, bardzo bogatą, ale bardzo brzydką dziewczyną. I tak żyli sobie 6 miesięcy, aż się rozwiódł. Bardzo szybko ten rozwód nastąpił, 6 miesięcy to rzeczywiście błyskawicznie. Chociaż przekaz rodzinny też jest taki, i to jest w ogóle anegdota, która aż do dziś krąży w rodzinie Rosenfeldów. W sumie już nie Rosenfeldów, bo nie było męskiego potomka, ale prawnuczki właśnie do tej pory pamiętają, że to jest żywa ta legenda, że to w zasadzie małżeństwo nie doszło do skutku, ponieważ Rosenfeld, kiedy pierwszy raz zobaczył tą swoją żonę i stojąc już pod chupą, pod baldachimem ślubnym, odsłonił jej twarz, odsłonił welon. Pierwszy raz ją wtedy zobaczył, bo małżeństwa były sfatane, on jej wcześniej nie znał. Tak, i zobaczył, jak to było, zezowatą, z wysuniętą żuchwą i jakąś chropowatą twarzą dziewczynę, że aż po prostu uciekł z tego ślubu i biegł, aż dobiegł do Warszawy. W innej wersji biegł, aż dobiegł do Amsterdamu, który był pierwszym przystankiem w emigracji. Tak, to są opowieści rodzinne. Tak, jest to właśnie owiane wielką legendą. Też gdzieś były podejrzenia, że właśnie ta pierwsza żona nazywała się Bella Gutenberg. I to jest też coś, co udało się wyjaśnić. To tak trochę zrobię dygresję czasową, nie jest to chronologiczne. Ale Gutenberg to było właśnie to nazwisko emigracyjne rodziny jego drugiej żony. Więc tutaj też trzeba było wyprostować pewne dane dotyczące tych żon, bo to było duże dosyć zamieszanie wokół tego tematu. Niemniej pierwsza żona pozostała anonimowa, tylko wiadomo, że kuzynka matki. I zaraz po pół roku z kolei ożenił się już szczęśliwy właśnie z tą swoją miłością, z Asne Bejle, która właśnie też nie do końca Asne Bejle jest, ponieważ on w autobiografii przedstawia ją jako Rivkę Jaworkowski, czy Jaworkowski, to też różne wersje się pojawiają. I ona później już w tym anglojęzycznym kontekście funkcjonuje jako Asne Bejle i rodzina też tylko pod tym imieniem ją zna. Ale z kolei znalazł się też... zaraz, czy to się uda? Znalazł się... Taki właśnie, to chciałam, cenzus, czyli spis powszechny, który co 10 lat, podobnie jak u nas, był w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku przeprowadzany. I na tym rekordzie właśnie udało się odnaleźć, dzięki właśnie takiej stronie genealogicznej Ancestry, Rebekę. I tutaj będzie widać, ja podejdę. Tak,
jest Rosenfeld Rebeka. I skąd wiemy, że to jest ona? Ponieważ dzieci, które są wpisane, to jest Dora, najstarsza córka, która urodziła się w 81 roku, czyli jeszcze przed emigracją do Londynu. Najstarsza jest Józef, syn, jedyny syn, który doczekał wieku nastoletniego i to była właśnie wielka tragedia w rodzinie, ponieważ zmarł, chorował na raka i zmarł w wieku 15 lat. Frida, średnia córka i Rosie, najmłodsza. Oraz jest w tym samym rekordzie też wpisany Gutenberg Barnett, który był najmłodszym bratem Asne Bailey. A żeby było jeszcze ciekawiej, to tu jest kolejna rodzina, Gutenberg Louis, który w Polsce, mieszkając w Suwałkach, miał na imię Leib wraz ze swoją rodziną. Mieszkali dwa domy dalej. I takie właśnie można odnaleźć ale ciekawe to rzeczy. To pokazuje, proszę Państwa, jakie trudności się piętrzą, tak? Przed badaczem, który, bo wszystkie widzimy, te dane się są zmienne, one są płynne, tak? Mamy Rebekę, a potem mamy Bailey, tak? Asne Bailey. Mamy Louisa, a on był Leibem. No i teraz zidentyfikowanie, że to są te same osoby, naprawdę to jest duży, duży problem. Tak, i jeszcze jednej rzeczy, myślę, istotnej w ogóle dla doświadczenia rodziny się dowiadujemy z tego właśnie cenzusu, bo też taką informacją, która się wzajemnie wykluczała w różnych źródłach, była liczba dzieci, którą miało małżeństwo Morrisa i Asne Bailey. I czasami pojawia się tylko trójka, Józef, Frida i Rosie. Zupełnie jest pomijana ta najstarsza córka urodzona na Suwalszczyźnie. Natomiast niektóre źródła podawały też trójkę dzieci, które urodziły się w Londynie i które zmarły, będąc noworodkami. I ten cenzus nam poniekąd to wyjaśnia, ponieważ tu jest, nie ma nagłówka, ale tutaj jest kolumna, w której jest zapisana liczba urodzeń, ile kobieta urodziła dzieci i ile dzieci jest żyjących, następna liczba. Więc co mamy przy niej? Czwórka żyjących i to się zgadza z tym, co jest na rejestrze i właśnie 7 jest ta ogólna liczba, czyli trójka dzieci w Londynie to się... Zmarła, potwierdza tak, się. Tak, tak. Mhm. Ale bardzo ciężko było właśnie do tego dotrzeć, bo też no, rodzina też na przykład nie wiedziała tego zupełnie. A ten cenzus w jakiś sposób tam rozwiewa te wątpliwości. I ja o tym mówię właśnie dlatego, że wychodzę z takiego założenia po prostu, że on będąc takim wrażliwym człowiekiem, poetą, no, musiało to wielkie znaczenie w ogóle dla jego doświadczenia i przeżywania i tworzenia wnieść. Śmierć najpierw tak. Rodzeństwa, a potem jeszcze śmierć własnych dzieci. Tak. Mhm. No i tu, żeby go oswoić, jest wczesny jego portret z księgi, z 4 tomu jego poezji Liederbuch, który był kluczowy też, od razu to powiem, ponieważ przez ten tom został zauważany przez Leo Wienera, który później udostępnił go anglojęzycznej publiczności. No i właśnie, Rosenfeld, pokrótce już mówiąc, opuszcza Suwalszczyznę zaraz po ślubie bez żony. Najpierw szuka właśnie, żeby się ustabilizować, najpierw wyjeżdża do Holandii, tam się szlifuje diamenty, jednak to mu nie odpowiada i wraca na chwilę na Suwalszczyznę, gdzie okazuje się, że jego rodzice wyjechali do Anglii i postanawia dołączyć do nich, zamieszkuje w Londynie, na East Endzie, tam gdzie większość imigrantów trafiała i zaczyna pracę w sweatshopach, czyli w tak zwanych fabrykach potu, warsztatach, które po prostu, mówiąc wprost, wyzyskiwały imigrantów, tak, którzy byli skazani właśnie na tą kilkunastogodzinną pracę dziennie. On pracuje jako prasowacz, tak? Jako krawiec. Jako krawiec wtedy. Tak, jako krawiec, czyli ten jakiś przyczynek na Suwalszczyźnie w warsztacie taty był tutaj zasadniczy, żeby gdzieś tam zacząć sobie radzić. No i tam są przez 3 lata. W Londynie. W Londynie. Po czym, nie będąc z tego zadowolonym, on wyjeżdża znowu sam najpierw, do Nowego Jorku już,
razem właśnie z innymi imigrantami w 1986 roku i po pewnym czasie ściąga tam właśnie Asne Bejle wraz z Dorą i tam również pracuje w sweatshopach jako krawiec i później właśnie jako prasowacz. Też właśnie rzecz, której się dowiedziałam, że wówczas jeżeli ktoś był krawcem, to musiał narzędzie pracy nosić ze sobą. Właśnie do sweatshopu w ogóle na niego, na nie zarobić najpierw i tak dalej. Sam sobie musi stworzyć stanowisko pracy. Tak. I tak się dzieje z Morrisem, jest świetny opis, gdzie jest mowa, że na plecach nosił maszynę do szycia do miejsca pracy, gdzie wędrował. Tak. O, tutaj właśnie też mamy jedyne dostępne zdjęcie jego brata, najmłodszego, który się urodził chyba właśnie w tym roku, kiedy Morris wyjeżdżał. Czyli on był dużo od niego młodszy, prawie 20 lat. I to jest właśnie przełom, który następuje. No właśnie, wyjaśnij nam, skąd się bierze tutaj kanapka i dlaczego jest ta kanapka. Tak, grafika jest dość taka intrygująca. Ponieważ kiedy Morris pracował w shopach, ten jego poetycki duch, który żył i który gdzieś tam koił jego właśnie zszargane robotnicze nerwy, on przelewał właśnie wszystko na papier. Wszystkie swoje frustracje, wszystkie bóle, jakiś wyraz tej robotniczej niedoli. I usiłował, miał taką ambicję, żeby zostać zawodowym pisarzem. Też będąc zainspirowanym mocno wchodził w tą twórczość niemieckich klasyków i też tak chciał. Więc podejmował wysiłek. Siedział w trakcie pracy, po pracy, późno w nocy i pisał wiersze. I te wiersze z braku właśnie środków spisywał na papierze od kanapek. Taka jest legenda, dlatego właśnie tutaj kanapki. I ta grafika też jest takim nawiązaniem do jego debiutu, ponieważ pół roku po wyjeździe do Nowego Jorku przyjmują jego pierwszy wiersz do druku. Wiersz pod tytułem Rok 1886. Ja tylko zwrócę Państwa uwagę tutaj na to, że proszę zobaczyć, że czasem nam się wydaje, no dlaczego ci Żydzi się nie asymilowali językowo i czemu używali tego jidysz? Przecież dużo lepiej by im było, gdyby zaczęli pisać sobie po polsku. Ale proszę zobaczyć na tę drogę życiową Morrisa Rosenfelda. On zarówno będąc w Warszawie, gdyby już wtedy był czynnym pisarzem, mógłby drukować widysz, potem w Londynie też mógłby drukować widysz i do Nowego Jorku trafia i co? I ma tam rozwinięte życie literackie w języku jidysz. Jidyszland dawał takie, nie będąc ograniczonym jakimiś konkretnymi granicami, dawał możliwości niezmiernej ruchliwości tych twórców. Oni mogli wyjeżdżać, czy to do Berlina, czy to do Kijowa, czy to do Warszawy, czy to do Nowego Jorku i tam wszędzie wychodziła prasa w języku jidysz i można było błyskawicznie włączyć się w życie artystyczne danego miasta, toczące się też w tym języku. Więc jidysz był takim wehikułem, który pomagał w tych diasporycznych warunkach rozproszenia. W odnalezieniu się w nowym miejscu. Tak, tutaj będą właśnie też zdjęcia rodziny. No ale właśnie, od tego momentu on widzi, zauważa, od tej momentu tej publikacji tego pierwszego wiersza, że to jest no po prostu wysiłek warty. Warty tego zaangażowania, że są efekty i coraz więcej zaczyna publikować. On też, to też są właśnie takie legendy trochę, a pisze o tym w autobiografii, że właśnie jego wiersze są śpiewane, on układa do nich melodie i są śpiewane w sweatshopach przez robotników i przez to, że one mówią o ich losie, zaczęły po prostu żyć własnym życiem w dzielnicy, w Lower East Side, gdzie mieszkali imigranci i właściwie większość to był los z całej społeczności, ten los robotniczy. Oni w tym odnajdywali właśnie swoje doświadczenie i że to jest wyraz ich trudów, wyraz niezgody na taki los.
I później, kiedy zaczęły wybuchać też strajki, rodził się ten, wzmacniał się ruch robotniczy, no to on na spotkaniach występował z tymi wierszami i w ten sposób zdobył niesamowity rozgłos. Tak, i to już nie jest legenda, on rzeczywiście zdobył rozgłos jako poeta właśnie robotniczy i autor takich tekstów, które błyskawicznie rozchodziły się i stawały się anonimowe. Bardzo często nawet nie wiedziano, że to on jest ich autorem, tak jak teksty ludowe niemal, które się gdzieś tam śpiewa. Mhm. Tak, no i on początkowo pierwsze tomy publikuje własnym sumptem, czyli zbiera pieniądze, też miał taką fajną metodę, że występował ze swoimi wierszami na spotkaniach robotniczych, po czym rozkładał te wiersze, wydrukował je i za kwotę jednego centa rozkładał je na stolikach kawiarnianych i można było sobie taką kopię zakupić właśnie za jednego centa. I tak zbierał na to, żeby je wydać. Żeby wydać, tak, tomiki. Może to jest jakiś pomysł. Dokładnie, tak. No więc wydał 3 tomy, aż i ten czwarty, wspomniany już, Lieder Buch, przykuło uwagę Wienera, co totalnie... A kto, kim był Wiener, musisz powiedzieć. Tak, Leo Wiener był pochodzącym z Białegostoku, profesorem slawistyki na Uniwersytecie Harvarda. Więc to była no, bardzo ważna postać. On w ogóle był historykiem też literatury jidysz. Bardzo wpływową też osobą. Tak. No i on zaczyna się zachwycać, zaczyna się zastanawiać, kim on jest, ten Rosenfeld, że zyskuje taki rozgłos i że tak głębokie, pełne przeżycia są jego wiersze. I nawiązuje z nim kontakt. Właśnie tego owocem tego kontaktu jest też ta autobiografia, na której bazujemy. I przygotowuje pierwszy przekład wierszy Rosenfelda na angielski. I w momencie, kiedy on to publikuje, to już idzie błyskawicznie. Tak naprawdę udostępnienie tego, jego twórczości anglojęzycznej publice, też kieruje dostęp do po prostu jego poezji do Anglii i do innych miejsc. Zaczynają się nim interesować tłumacze z innych krajów i już, bo to był 1898 rok wydania tego, a w 1900 roku wychodzi niemiecki przekład, Lieder des Ghetto, co no myślę, że już mocno uwieczniło tak naprawdę pozycję Rosenfelda, gdyż w wydaniu tego tomu brał też udział taki niesamowicie popularny, jeden z, no, z najbardziej znanych grafików żydowskich. Nie mamy tutaj tego tomu, nie? Nie, nie mamy. Zilustrował to Efraim Moses Lilien. To było dzieło sztuki. Po prostu. No i jest dalej bardzo tak. Cenne. Zresztą warto i można tutaj przyjść i zobaczyć sobie tę publikację, bo jest ona absolutnie wyjątkowa i ona pokazuje status w 1900 roku tego, kim już był wtedy Maurice Rosenfeld, że tak został wydane zostało tłumaczenie jego poezji z takimi ilustracjami. To już w języku niemieckim. I to, że to jest właśnie przekład na język niemiecki już zrobiony, to świadczy o jego ówcześnie. On wtedy... No, sięga szczytów jego sława. No i jak można się spodziewać, później były kolejne przekłady. Pierwszy przekład na polski, to jest 1903 rok, Izrael Waldman, wydany w Stanisławowie. Jest to tom kilkunastu wierszy. I kolejne tomy pojawiają się na polski przekładów. W 1906 i 1908 roku. I to jest koniec przekładów na polski. Pojedyncze wiersze też pan Jerzy Ficowski przełożył. No ale trzeba powiedzieć, że w takim polskim kontekście on był jakby w świecie poetyckim, poezji jidysz, był niezwykle popularny i jego najwięcej przekładów jego poezji na język polski było z języka jidysz publikowane do w antologiach na przykład. W antologiach na przykład, takich poetyckich, zbiorczych antologiach, no to Maurice Rosenfeld to jest, on absolutnie
przytłacza liczbą wierszy przetłumaczonych, tak? Mamy taką jedną tak, antologię. Jest na przykład Szymon Fruk, jeden z takich najbardziej uznanych też autorów, ma chyba 9 wierszy. Perec, który też, no... Myślę, że państwo tak, słyszeli, tak? Yitzhak Leibusz Perec chyba ma 3 wiersze w tej antologii. Morris Rosenfeld, 52. No to to pokazuje tutaj jego skalę tego, jaką on pozycję wówczas zajmuje. Ale tak, niestety... Niestety ta to się też szybko kończy. To nie był ten twórca, który może zażyć sławy i umrzeć otoczony sławą. Jego życie jest, wydaje mi się, naznaczone wieloma tragicznymi momentami i ten etap takiego sukcesu był stosunkowo krótki. I tutaj trzeba sobie wytłumaczyć też dlaczego, bo proszę Państwa, w tym Nowym Jorku, gdzie przybyło tylu imigrantów i gdzie życie literackie jidyszowe zaczyna wrzeć, naprawdę, błyskawicznie rodzi się awangarda. Awangarda literacka, która odcina się od tego, co XIX-wieczne i niestety w tym samym odcina się bardzo wyraźnie od naszego bohatera Morrisa Rosenfelda. Oni tworzą już inną poezję i inną formalnie, inną pod względem treści i on zaczyna nieco utożsamiać się, on zostaje utożsamiony z tym właśnie, od czego oni chcą się odciąć. I on nagle, ciesząc się taką sławą, powoli musi patrzeć na to, jak zostaje powolutku spychany, a nawet zaczyna się z niego troszkę podśmiewać prasa jidyszowa. Może powiedz coś dalej o tym. Tak, on jakby też do końca już nie mógł się przebudzić z tego swojego snu o karierze i o sławie. I właśnie kiedy się przebija i zaczyna być popularny, no to wtedy też kończy tą pracę w sweatshopach. Było w ogóle specjalny fundusz utworzony przez właśnie takich różnych właśnie liczących się w tamtym czasie, liczące się osobowości. Działaczy kultury można tak, powiedzieć. Działaczy kultury, naukowców i nie wiem, ekonomistów. I oni zakładają fundusz taki, żeby go wyciągnąć właśnie z tych sweatshopów, żeby mógł się oddać pisaniu, bo widząc ten jego wielki talent. I organizują mu na przykład posadę w bibliotece na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. I on tam kataloguje hebrajskojęzyczne książki. I w jednym z listów, to jest też fajne, w jednym z listów do chyba Wienera żali się, że żebyś ty wiedział, jaka to jest nużąca i męcząca praca. A dopowiem tylko, że Agata Ganczarska pracuje teraz w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich w dziale bibliotecznym, więc kolejny tutaj wątek gdzieś, gdzie może troszkę zrozumieć Morrisa Rosenfelda, jego znużenie katalogowaniem książek. Tak, no i później Rosenfeld też, jak wiadomo, zaczął podejmować, przez to, że miał jakiś tam kapitał zakładowy i mu pomagano, chciał biznes własny założyć, ale nie miał zupełnie do tego ręki, do właśnie takich ekonomicznych, jakby pieniądz się go nie trzymał zupełnie. No i więc ten biznes szybko upadł. No i Rosenfeld, przez to, że przez cały ten czas pisywał do gazet, udawało mu się publikować z racji popularności już te teksty, po jakimś czasie został zatrudniony regularnie na stanowisku w redakcji i pisywał właśnie teksty. Kiedy zostało założone Forwards w 1902. Czasopismo, które ukazuje się do tej pory roku, najdłużej ukazujące się czasopismo jidysz. Ono też dzisiaj jest po angielsku, część ma, ale też dalej ta część jidyszowa też się ukazuje już nie tak często, ale jednak jest ciągłość. No i to był niezwykle wpływowy czasopismo na cały świat, nie tylko na Amerykę. Tak, i on tam publikuje i to jest właśnie coś zaskakującego, o czym się bardzo mało mówi i też te teksty nie są znane, ale on był, no z racji stanowiska, ale bardzo takim płodnym pisarzem prozy różnych form, felietonów,
esejów. Reportaży? Reportaży, właśnie mhm. to jest wyjątkowe. Że i takiego Morrisa jeszcze, o czym za chwilkę powiemy więcej, nie znamy. Mhm. No i właśnie kryzys zaczyna się w 1905 roku, kiedy umiera jego syn. On później mocno podupada na zdrowiu, też przez szopy ten miał... Josele, tak? Tak, Josele, którego tu widzimy. I Rosenfeld się kompletnie załamuje. I jakby też będąc jakoś tam wycieńczonym fizycznie po pracy w sweatshopach, system nerwowy tam odmawiał mu posłuszeństwa i traci wzrok. A jeszcze do Europy dociera na przykład fałszywa pogłoska, że on umarł, więc są takie artykuły w prasie, się ukazują, że zmarł poeta, robotniczy i tak dalej. I on później zamieszcza sprostowania w tych gazetach, co jest po prostu no... Że ja żyję. Tak, już go, jestem, już w ogóle halo. Już miał być prawie pogrzebany. To muszą Państwo też zrozumieć, już że eulogię. Sytuacja jest taka, że jego twórczość już nie cieszy się aż taką ta poetycka popularnością wówczas, a jeszcze go grzebią za życie. Tak. No i od tego momentu, kiedy zaczyna pracować w gazecie, też ten ciężar się przenosi na napisanie prozy, do czego zaraz nawiążemy. On też chciał trochę odmienić swój obraz, właśnie ze względu na tą rodzącą się awangardę i na wiele takich no, przepychanek w gazetach, w treściach, bo krytyki było co niemiara. On się próbował jakoś tam utrzymać, a to był właśnie też, jest znany taki jego wiersz przetłumaczony też na polski, Niewolnik pióra, w którym on właśnie opisuje tą taką swoją udrękę duchową, że wcześniej co prawda był niewolnikiem, ale zniewolone były jego ręce i jego ciało, a teraz pracując i pisząc tak naprawdę na zamówienie wiele rzeczy, ma zniewoloną duszę i że on już woli wrócić do szopów. Więc to taki ale wyjeżdża do Europy. W 1908 roku wyjeżdża na poratowanie zdrowia do zdroju w Karlowych Warach, wówczas w Cesarstwie Austriacko-Węgierskim, ale też wówczas ma koncerty i jest z niesamowitą otwartością i takim wyczekiwaniem. Koncerty, przyjęty. Czyli poezja czytana do akompaniamentu muzyki. Tak. I wtedy też chyba trafia na taką ważną konferencję, tak? W Czerniowcach, czy to wtedy? Tak, bardzo ważną. 1908 rok to jest bardzo ważny dla literatury jidysz, w ogóle dla kultury jidysz rok, ponieważ wtedy odbywa się pierwsza konferencja języka jidysz. No taka, na której język jidysz zostaje, proszę Państwa, to jest oczywiście pewien paradoks, bo język jidysz sobie bardzo dobrze funkcjonował no, od X wieku, ale to właśnie wtedy nadaje mu się prawa, jako że jest to pełnoprawny język narodowy Żydów i jeden obok tak innych języków, czyli tutaj oczywiście obok hebrajskiego, ale że jest to pełnoprawny język. Bo z jidysz była taka sytuacja, że jidysz ciągle musiał się emancypować, ciągle musiał walczyć w pewien sposób o uznanie swojej pozycji i o uznanie swojej roli masowości też, bo każdy... To był pierwszy język w każdym żydowskim domu w diasporze tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, ale właśnie te prawa jidysz, tak jak prawa kobiet w obrębie judaizmu, one gdzieś, można powiedzieć, tworzą taką paralelną historię i ten język się emancypuje i to jest właśnie ten moment kluczowy i nasz bohater jest przedstawicielem na tej konferencji także, tak, właśnie gdzie jidysz stanowi taki ważny komponent. Tak, jest jednym z dwóch właśnie delegatów ze Stanów Zjednoczonych i właśnie o tej podróży do Europy w 1908 roku napisał cały tom, bardzo obszerny, tam jest około 400 stron, właśnie, bo Rosenfeld był bardzo wnikliwym obserwatorem z podróży w różnych miejscach, z Pragi, z Galicji, chyba tam we Lwowie w Drohobyczy był. Różne miejsca opisuje i opisuje spotkanych ludzi, także jest to no niesamowite. Też niesamowity materiał, bo dzisiaj bardzo... poszukiwane takie właśnie podróże, opisy podróży, to jest coś, co się też tłumaczy i wydaje dzisiaj. Więc myślę, że to też jest jakiś ciekawy materiał, który czeka na opracowanie. Zmienię slajd, żeby tu właśnie tak. coś...
I tak coś powoli nowego? Zmierzajmy do końca jego części biografii, bo chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilkę pomówiły o twórczości. Tak. To jest w ogóle zdjęcie, które udało się dostać po nawiązaniu kontaktu z prawnuczką Morisa. Mianowicie tą siedzącą na koniu, to jest Frida Jona, czyli ta średnia córka. I ona też trzyma właśnie, ta staruszka, to jest ona, trzymająca zdjęcia. Ale ona już nie żyje, tak? Nie, tak. Nie żyje. Ona też opisywała właśnie swoją matkę jako zawsze zadbaną, elegancką kobietę. Natomiast właśnie ojciec, że opowiadano, że jak właśnie biegał tutaj po wioskach, to był zawsze wygnieciona koszula, rozchełstany i że zupełnie nie dbał o swój wygląd inaczej niż żona. Tak. I jak się kończy to życie? Jeszcze tak, jakbyś mogła skwitować, no bo jest ta podróż po Europie, ona jest takim ważnym elementem i co dalej? 1908 rok to jest w ogóle moment, w którym on publikuje taką serię pism, trzy tomy w 1908 roku, w 1910 kolejne trzy. No i one bardzo spotykają się z wielką krytyką. I on tak naprawdę od tej pory zaczyna zanikać. Później jeszcze próbuje gdzieś się wybić inną formą, właściwie to tematami innymi, bo wydaje obszerny bardzo tom Das Buch von Liebe, czyli Księga Miłości, co dla literatury jiddysz też było wyjątkowe, ponieważ to nie były jakieś tematy wtedy powszechnie poruszane, wiersze miłosne. I pokazuje też, próbuje pokazać swoje inne oblicze niż tego poety robotniczego, który najbardziej był upowszechniony. I właśnie większość tych takich tekstów, w których on nawiązuje do swojego wczesnego doświadczenia i do tych terenów, właśnie znajduje się w tej księdze, w Księdze Miłości. I na samym końcu jeszcze zostają wydane trzy zbiory prozy i tuż przed śmiercią, trzy lata przed śmiercią wydaje ostatni tom, który w zasadzie dotyczy doświadczeń zmartwień imigranta. To są też opowiadania, więc a coś wiemy o jego śmierci? W jakich okolicznościach ona nastąpiła? Tak, Morris Rosenfeld zmarł w rok po obchodach swoich 60. urodzin. I w całkowitej samotności i zapomnieniu, co jest trochę paradoksem, kolejna sprawa, że na jego pogrzeb miało przyjść 25 tysięcy ludzi. Czyli to jest ten przykład, że nagle uświadomiono sobie w momencie jego zgonu, kto odszedł. I wtedy samo wydarzenie pogrzebu było nagłośnione i wielkim wydarzeniem, ale umierał w samotności i można powiedzieć w pewnym stopniu zapomnieniu. I może tak, może ty przyjdź, Agato, pokaż ten zbiór, a ja może przeczytam jeden wiersz na ten etap biografii, którą skończyliśmy omawiać, bo jeszcze troszeczkę chciałabym, żebyśmy sięgnęły do twórczości. Nad wodą. Po bokrzach żeglują rybacy, opływasz je razem z nimi. Ja patrzę z nadbrzegu zgnębiony, z myślami bezgłośnymi. Fale kołyszą twą łódkę i pioskę ci śpiewają. Ja stoję na brzegu i wzdycham, a w sercu płomienie igrają. Sieć zanurza się w wodzie, oczekując połowu. Wiejskie dziewczęta w oddali dają ulecieć w pieśń słowu. Sza! Cicho bądźcie, dziewuchy! Śpiewy wasze niepotrzebne, zamilczcie. Pozwólcie wysłuchać tej wody rozkosze śpiewne. Śpiewa o mej ukochanej, ta pieśń jest mi znajoma. Nie ma już ci dziewczyny w całym świecie jak ona. I drugi jeszcze wiersz, kiedyś. W pamięci mojej się wyłania krajobraz z lat mego dorastania. Unosi się we mnie jak senne marzenie, błogosławionej pamięci westchnienie. I gdy to w myślach mych przychodzi, pamięć mnie do lśniącego nieba wodzi, do słońc promieni, do tych gwiazd czułych, które mi moje szczęście snuły.
O słodki zachwycie, pozostań tu stale. Utrzymaj w moim spojrzeniu trwale tę miłość, która już dawno umarła, jeszcze nim w darze do mnie dotarła. Pozostaw mi tamte rzeki płynące, co pozdrowienia słały czarujące, gdy siedząc cicho nad ich brzegami miłości zaklęty byłem fantazjami. O, ukaż mi znów tamte godziny, kiedy natura leżała przede mną otwarta jak sidur, prosząc Wszechmocnego o wzgląd na nią i o litość jego. Ot, widzę je, całe to piękne stworzenie, którego piękne czytałem spojrzenie w miłosnym sekrecie, tajemnym imieniu, istnienie w jego najwyższym objaśnieniu. Tak. Agato, musisz wrócić już? I teraz chciałabym, żebyśmy przeszły do kolejnej takiej części, pokrótce bardzo ją chciałabym, żebyśmy omówiły, mianowicie ty w swojej pracy pokazałaś innego Morrisa Rosenfelda niż tego poetę robotniczego, bo pokazałaś, że tak naprawdę jego wyobraźnia poetycka ukształtowała się tutaj, na tych ziemiach, na tych terenach i on potem cały czas wraca do pewnych doświadczeń wyniesionych stąd, chociaż tu nie publikował, no bo to też jest ta sytuacja, że on zaczyna publikować dopiero będąc na emigracji. Powiedz nam krótko, jak to wygląda, ta przestrzeń u Morrisa Rosenfelda, co opisałaś, co jest nowego w twojej pracy? No to nowego jest przede wszystkim to, że te wiersze w zasadzie w ogóle nie przebiły się do jakiegoś takiej, do szerszej publiczności. Nie została zwrócona na nie uwaga. W ogóle w większości z nich nie ma przekładów ani na angielski, ani na polski. Więc jakieś tam odnalezienie ich, przede wszystkim tych z toponimami, ja tym byłam po prostu niesamowicie poruszona. I wtedy wiedziałam już, że warto tego szukać i przekopać się przez tą całą twórczość, której jest 16 tomów. Widzisz. Tak. No i właśnie na pewno zwraca bardzo uwagę taka powtarzalność krajobrazów przywoływanych. Ale co ciekawe, to nie są proste krajobrazy. On w każdej części krajobrazu, w każdym elemencie ukrywa jakieś emocje. Inne emocje wiąże z niebem, w którym dzieją się różne rzeczy. Blask słońca, latające ptaki, wszystko ma tam swoje znaczenie. Inne wiąże z polem czy łąką, która z kolei jakby przechodzi często, no bo jak tu wiemy, po ukształtowaniu terenu, przechodzi w wodę. I to jest wszystko jakby takim bardzo dialogiem dużym przestrzeni ze sobą. I właśnie każdy z tych elementów ma swoją konotację z emocją. Na przykład... Las, prawda? To jest bardzo ciekawe. Tak. Powiedz nam, co ten las kryje u Morrisa Rosenfelda? Las jest też wyodrębnioną przestrzenią. On jest przyjacielem. Las się wiąże z przyjaźnią i z tajemnicą, ale taką właśnie dobrą tajemnicą, skrywaniem miłości, skrywaniem właśnie zakochanych. Pierwszym doświadczeniem jakimś. Pierwszym doświadczeniem. Olśnięcie lesnych również. Tak. On w bardzo taki wrażliwy, delikatny sposób właśnie przemyca do tej przestrzeni właśnie taką namiętność pierwszej miłości, umieszcza w tych przestrzeniach pasterzy, którzy tylko no właśnie czekają jakby ten moment, że można te owce zostawić i gdzieś skryć się w tym lesie. Więc to się pojawia w wielu wierszach i właśnie ten, że to jest sekret tych spotkań dotrzymywany przez drzewa, że wszystko zostaje w drzewach, cała ta tajemnica. Ja muszę tutaj powiedzieć, proszę Państwa, że to jest, że te stwierdzenia zrzucają nowe światło w ogóle na literaturę jidysz, ponieważ literatura jidysz jest często definiowana jako ta, której brakuje opisów przyrody. Ponieważ Żydzi byli związani z przestrzenią miejską, żyli właśnie, nie wiem, to jest Łódź, tak, to są tego typu miasta i
doświadczenie przyrody jest takie stereotypowe przekonanie, nie było istotne dla tego doświadczenia żydowskiego i nie znalazło w związku z tym odzwierciedlenia w literaturze. I tutaj to, co Agata pisze o przyrodzie u Morrisa Rosenfelda, zmienia tak naprawdę nasz stan wiedzy dotyczący w ogóle literatury jidysz i możemy powiedzieć, że on wniósł coś, czego rzeczywiście jest dosyć niewiele w tej literaturze. To nie znaczy, że tego nie ma, ale on był w pewien sposób, można powiedzieć, pionierem, bo do tej pory takie pierwsze teksty bardzo głęboko zanurzone w krajobrazie wiejskim i doświadczeniu takim właśnie obcowania z przyrodą otwartą lokowało się w dwudziestoleciu międzywojennym w literaturze jidysz. A tutaj nam się to przesuwa znacznie wcześniej i Morris Rosenfeld urodzony, bo to jest ściśle związane z jego biografią, że on się tutaj wychował, tutaj biegał i po tych pagórkach i to przeniósł do swojej literatury, prawda? Perec, który wychowywał się w Zamościu i który pisze, że w zasadzie bardzo niechętnie opuszczał kwartał, tutaj to było zabronione, bo to było traktowane jako niebezpieczne, żeby wychodzić gdzieś poza kwartał żydowski, oczywiście takiego doświadczenia nie mógł przenieść do swojej poezji, bo nie było mu to dane, nie wyrastał w tym. I to jest coś zupełnie nowego, ale nowe jest także to, że widzimy w tej pracy Morrisa Rosenfelda jako prozaika. I to jest zupełnie rzecz nieznana do tej pory, bo traktowaliśmy go przede wszystkim jako poetę. I ja muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, jak zaczęłam czytać przekłady prozy Morrisa Rosenfelda, które Agata zrobiła, byłam zaskoczona, że to jest po prostu bardzo piękna, taka trochę poetycka proza. Czy mogłabyś nam o tym coś powiedzieć? Tak. Właśnie ja szczerze powiedziawszy to chyba nawet wolę prozę Rosenfelda. Ona jest bardzo taka wrażliwa. No i właśnie taka spostrzegawcza, taka zwraca uwagę na szczegóły i zmysłowa bardzo. Tak. Czy mogłabyś nam przeczytać może jakiś fragment? Tutaj właśnie na slajdzie tego, to jest bardzo piękny fragment, do którego udało się też znaleźć zdjęcie, tylko ojej, nie podpisałam go. W każdym razie to jest zdjęcie Adama Nowickiego z 79 roku. Tutaj gdzieś zrobione, tak? Tak, w Smolanach zdaje się. Fragment z tekstu Początek wiosny. Miłość nie jest więcej uwięziona w smutnych czterech łokciach ziemnego budynku. Ściany z gliny nie są więcej mechicą pomiędzy naturą a człowiekiem. Radosna jak motyl na kwitnących różach, zakochana dusza wprowadza swoje słodkie udręki w otwarty Boży świat. No i właśnie, to jest ten termin mechica. Mechica to była taka przegroda oddzielająca w synagodze część męską od części żeńskiej. Można to powiedzieć w dużym uproszczeniu, taką część sakrum bardziej, przeznaczoną właśnie do modlitwy, od części, w której można się komunikować, można rozmawiać i nie ma to takiego właśnie ładunku. Tak, w ogóle to jest ciekawe, że Morris Rosenfeld jest bardzo wrażliwy w swojej twórczości, co też mi Agata pokazała, na problem kobiet. On ma świetny tekst dotyczący włosów, bo jak wiemy, kobietom żydowskim religijnym po ślubie golono głowy. I on ma bardzo przejmujący tekst dotyczący właśnie tego obrządku. Kawałeczek może przeczytam, to ten, elegia, prawda? Z 1897 roku. Twa piękna mina, twe słodkie spojrzenia, jak maj radowały serce. Tylko twój wzrok budził zapał i radości, przypominałaś anioła z Edenu ogrodu. Jak wspaniale twoje włosy opadały dookoła twojej białej szyi, niczym złote promienie. Jednak oni, obiada, przerażony zostałem. W dzień chupy obcięli twoje loki. Twa głowa wygląda jak zaokrąglona góra, bez traw, krzew kwiatowy z obciętymi różami. Pole zbóż, kiedy opuszcza je żniwarz. Spoglądałem na ciebie
i to przyprawia mnie o drżenie. To taki fragmencik. Tak samo ma bardzo poruszający wiersz dotyczący zanurzenia narzeczonej w mykwie, to znaczy, bo mykwa to jest woda żywa, tak? Narzeczona przed ślubem ma pierwszy raz obmyć się w mykwie, a potem regularnie co miesiąc się po menstruacji w tej mykwie zanurzać. Ale mykwą może być także woda płynąca, rzeka i wszelka woda żywa, która jest płynąca. I jak widać tu na tych terenach, było praktykowane używanie właśnie zasobów lokalnych wód jako mykwy. I mamy opis u Morrisa Rosenfelda obrządku obmywania narzeczonej, ale wydaje się, że jest tak zimno jak dzisiaj chyba, w ten dzień, kiedy ona się obmywa, ponieważ kończy się to dosyć tragicznie, bo oto proszę posłuchać. Ona musi się zanurzyć trzeci raz. Zróbże przecież, dziecię lube, jak nam przepis każe Boga, po raz trzeci stąp do wody, bez obawy, moja droga. Choć truchleje, jednak dziewczę matki rozkaz usłuchało, po raz trzeci w wodę wpadło i na zawsze tam zostało. Morris Rosenfeld wykazuje się taką wrażliwością na pewne rytuały kobiece, które oddalają tą kobietę, można powiedzieć, od natury. On, proszę zobaczyć, że tą głowę opisuje jako pole ścięte, tak? On cały czas myśli kategoriami natury i to jest bardzo istotne i on to wyniósł stąd. I ta wrażliwość dla kobiet to też było coś dla mnie zaskakujące absolutnie w jego twórczości, bo tego się nie spodziewałam znaleźć. Tym bardziej, że to właśnie były bardzo wczesne teksty z drugiego tomu, który w 1888 roku wyszedł, więc tak. To jest bardzo wcześnie. Myślę, że powoli musimy, bo może będą jakieś pytania, kończyć, więc na sam koniec wiem, że przygotowałaś dla nas taką pewną niespodziankę, bo proszę Państwa, zbliża się Chanuka niedługo, tak, Boże Narodzenie i Chanuka. Morris Rosenfeld jest, okazuje się, to też nie każdy o tym wie, autorem jednej z najpopularniejszych piosenek śpiewanych na Chanukę. I Agata chciałaby nam puścić fragmencik właśnie. I to też pokazuje jego popularność. Może tak, skomentujesz i ten obrazek i puścimy piosenkę. To jest też taka nasza historia, ponieważ w trakcie jeszcze tam pracy tutaj pani profesor wysyła mi pewnego dnia, patrz, odwróciłam kalendarz tutaj żydowski Austerii na kolejny miesiąc, a tutaj wiersz Rosenfelda na pocztówce. I patrzymy i tu jest wiersz o małym światełku. O ihr kleine Lichtelach, ihr derzelt Geschichtelach, meislech on a zoll. No i jakby to było. Wykorzystałyśmy to świadczy właśnie o jego takim uznaniu jako ludowy też pisarz, że jego wiersze często były już nie zapominane było wręcz autorstwo. A tutaj ukazują się po prostu jako pocztówki, tak? Jego, bo to jest stara pocztówka i jak widać drukowano jego wiersze na pocztówkach. Tak, więc to był jakiś trop. Zresztą to jest pocztówka chanukowa. Tak, pocztówka chanukowa, a niedługo mamy właśnie Chanukę. I to było zapomniane, a ja jakiś czas temu, bardzo niedawno, tak sobie myślę o tym i jakieś tam słowa są znane i skojarzyło mi się to właśnie z hebrajskojęzyczną piosenką chanukową, którą my śpiewaliśmy, jak ja byłam właśnie na pierwszym roku gdzieś tam na jakichś naszym świętowaniu. Na nikt studiach. Wam nie powiedział, że to jest piosenka Morrisa Rosenfelda z Suwalszczyzny, tylko tak. Że to jest po prostu hebrajska. Okazuje się, że ona została przetłumaczona, bo on nie pisał po hebrajsku, przetłumaczona na język hebrajski i obecnie jest najbardziej popularną hebrajską piosenką chanukową. A napisał ją poeta z Bokrz. Bokrz, tak? Dobrze odmieniam? Z Bokrzy. Thank you.
Chciałam zapytać o ten czas smutny, o którym mówiłaś, że właściwie po śmierci jego syna to jego życie no, poszło w zupełnie już inną stronę i umarł w samotności. Czy to znaczy, że też jego rodzina od niego odeszła, że on był sam na świecie? Nie, rodzina była właśnie bardzo, bardzo blisko. Blisko siebie w ogóle do tej pory, mimo że ona się tak bardzo rozgałęziła, to oni wszyscy mają kontakt i gdzieś kultywują tą pamięć i zbierają na przykład dokumenty, archiwum mają, zdjęcia, nagrania w ogóle tych jego dzieci tworzyli. Więc nie, on miał obok siebie ludzi, tylko jakby ten cel, który on miał i którym się bardzo cieszył przez ten okres kilku lat, no utracił to w pewnej mierze i gdzieś próbował dalej się przebić. To była jego wielka ambicja życiowa. Jeszcze chciałam zapytać takie pytanie z serii Nasze, My i tak dalej. Czy są gdzieś, czy natrafiłaś na jakieś zapisy związane z Sejnami? Czy on na przykład tutaj, czy był w naszej synagodze kiedyś? Czy na przykład w Hederze tu? Czy gdziekolwiek pojawia się słowo, Krasnopol tak, słyszymy. Ale Sejny? Właśnie, my się upominamy. Właśnie z tych lokalnych tutaj pojawia się jedynie Bokrze. Bokrze. Krasnopol właśnie też się nie pojawia. Co no, jest ciekawe, to jest na akcie ślubu. Krasnopol w akcie. Tak, na tak. Akcie ślubu. To tam. A Sejny? Sejn nie ma nigdzie. Absolutnie nie spotkałam. Nawet to coś innego. Sejwy to coś innego. Sejwy nie. Tak, tak. Nie pojawiło się. Ja taką swoją refleksję chcę tutaj wyrazić. Otóż nie wiem, czy mylę, ale chyba Stępowski pisał w Kulturze o tym, że wszystko, co jest dobre w poezji i w literaturze ostatnich lat pochodzi ze ściany wschodniej, czyli tutaj od nas. I teraz zaczynacie Państwo mówić mi, ja zaczynam po prostu zmieniać w ogóle przekonanie o tym, że nie byłoby literatury polskiej, również dobrej literatury i poezji żydowskiej, gdyby nie było ściany wschodniej. I tego miejsca styku kultur, o którym się pisze i o tym, o czym się, o, co z kolei Tyszka mówi o tych kręgach, o tych łukach kulturowych, które powodują zupełnie inne spojrzenie na świat. No, we Wrocławiu to się nie uchowa się żaden dobry poeta, ponieważ nie ma tam takiego klimatu. Bardzo się cieszę, że powtórzyła Pani to, co,
co uzurpowałem sobie, ale rzeczywiście tak jest, bo przecież jeżeli czytamy w ogóle o czymś interesującym w literaturze, mało tego, co jest śmieszne, to Karczukowa, która nie żyje tutaj, ale pisze też o człowieku stąd, jako z bardzo ciekawym zjawisku, przecież też i kulturowym, i artystycznym, jaki był ten Jakub. W związku z tym dziękuję, że pani mnie przekonała jeszcze raz do tego. Tak, ja muszę powiedzieć, proszę państwa, że to jest w ogóle fenomen, że z tych Bokszy, z tej Bokszy, tak, wychodzi taki poeta, bo nie z Warszawy, tak, nie, tylko naprawdę z małej miejscowości i on nie pochodzi od jakichś uczonych, on nie pochodzi od jakiejś elity, to też jest, on naprawdę musiał dużo zrobić w swoim życiu, żeby dojść do tego, do czego doszedł, a no świadectwem, do czego doszedł jest, myślę, ten zbiór ilustrowany przez Liliana, który pokazywałyśmy. Ja chciałem zapytać, czy w poezji Rosenwelda widać tak, jakby obraz takiego poety tęskniącego za swoim miejscem urodzenia, czy to jest tylko takie opisywanie miejsca, które cały czas jest, czy bez tej tęsknoty, tak? Czy to jest jednak ten jeden z wielu poetów tęskniących? Właśnie, może to nie wybrzmiało tutaj do końca, też był dość nieobszerny materiał tu zaprezentowany jego twórczości, ale tak, absolutnie, to jest właśnie główny element, to jest jakby taki motyw przewodni jego twórczości, taki punkt zapalny, można powiedzieć, i on bardzo, bardzo tęskni. I poszukuję. I miałam tu właśnie nawet taki... Wszystko jest jednym wielkim wspominaniem tak naprawdę i osadzanie wszystkich dobrych emocji, właśnie miłości, radości, szczęścia, wszystko jest osadzone właśnie w krajobrazie, tym takim tożsamym. Tutejszym, tak. Chyba masz nawet taki fragment, prawda, tego twojego ulubionego, tak? Wiersza. On cały czas tęskni do dzieciństwa, prawda? Bo to jest czas jego, to jest kraina jego dzieciństwa i młodości. Tak, no to jest taki wiersz bardzo długi, Wspomnienia. To już sam tytuł wskazuje. On jest dwuczęściowy, ja przeczytam tylko tą dotyczącą dzieciństwa. Jest też druga dotycząca młodości i właśnie takich pierwszych miłości, a o dzieciństwie. Chwyć za cukle, chwytaj motkę, a ja będę jako koń. Złap za sznurek, to są lejce, miecz spatyka w dłoń. Przemaszeruj wszystkie górki przez wolne przestrzenie. Ickę już tam czeka z bandą, słyszysz ich krzyczenie? Widzisz ich na szczycie górki, tutaj, wedle biegu rzeki? Ach, dzieciństwa słodkie lata, między nami całe wieki. Dzieci, nie zgubcie piszczałek, one przez was zmajstrowane. Zapytajcie jeszcze berka, czy gałązki już narwane? Przygotujcie się do biegu, szybciej dzieci, nu, galop. Dalej, dalej, jeszcze prędzej, szybciej, z górki skokiem, hop. Przyjdźcie do wodnego młyna, gna tam potok czystej rzeki. Ach, dzieciństwa słodkie lata, między nami całe wieki. Ostrożnie, nie zbijcie dzbanka, spokojnie, nie szarpcie się. Wiecie, gdzie rosną jagody w naszym głębokim lesie? Dzieci, złapcie się za poły, Jutkę, ty idź przodem. Łatwo jest tutaj zabłądzić w takim lesie, mimochodem. Na jagody nie pobłądźcie, idźcież prosto w las daleki. Ach, dzieciństwa słodkie lata, między nami całe wieki. Dzieciństwo piękne me słodkie, tyś ode mnie tak daleko. Moja dusza, me marzenia, wciąż o tobie śnią lekko. Jak cień jesteśmy dzieciństwo, jak dym, który w górę wzlata. Szybko niczym błyskawica znikasz, nie widać cię z mego świata. Unosisz się w mej pamięci jak jakieś słodkie marzenie. Przypominam sobie, płaczę, z trudem wierzę w twoje cienie. Także myślę, że tutaj mocno jest obraz tej tęsknoty też i nieustannego życia tak naprawdę tymi wspomnieniami i tym doświadczeniem. Czy jeszcze jakieś pytania? Agata się właśnie skoncentrowała nie na robotniczych, bo troszeczkę chodziło o zmianę jego wizerunku. Te robotnicze jego pieśni są znane. Agata szukała, szła, aha. To myślę, że Agata może przesłać to.
Natomiast no, Agaty zadanie było właśnie nie powielać tego modelu Maurisa Rosenfelda jako poety jedynie robotniczego, bo to jest jego stereotypowy obraz i nie on nas tak najbardziej interesował, bo jego życie robotnicze to jest życie już po wyjeździe z Suwalszczyzny. Natomiast jej zadaniem było poszukanie wątków osadzonych w Suwalszczyźnie, a on tutaj nie prowadził życia robotnika. To była ta cezura, cezurą był wyjazd. I życie robotnicze on opisywał jako trud, znój, pot i to było wszystko to, co ciemne w jego życiu. A to, co jasne, zostawił tu. I Agata szła tym tropem jasnym, czyli szukała tych wspomnień i te tłumaczyła teksty, które dotyczyły tego obszaru. Nie, ja właśnie chciałam też powiedzieć, żeby tutaj była też ten obszar tak zaspokojony. No to mojego przekładu nie ma, ale są w Bibliotece Polona, z Biblioteki Narodowej, taki serwis, który udostępnia zdigitalizowane książki. Tam są dwa tomy właśnie z 1906 roku i 1908 udostępnione w otwartym dostępie. I tam są wiersze właśnie głównie robotnicze i narodowe przetłumaczone. Tam jest kilkanaście wierszy i też antologia, ta, o której mówiłyśmy, w której jest 50 kilka przekładów jego wierszy, też jest dostępna online. Hirschhorna, tak. Hirschhorna, antologia, ona jest dostępna online i tam są te jego znane, tam są te jego znane pieśni robotnicze przetłumaczone. Czy jeszcze ktoś, pani chyba coś chciała powiedzieć, tak? Czy nie? Gdzie są pochowani rodzice? No właśnie, jeżeli chodzi o rodziców, to też jest taka trochę smutna historia, dlatego że oni zmarli w ogóle w domu starców, tam on, Morris, się nimi do końca opiekował, ale są pochowani, oni z Londynu też wyjechali po pewnym czasie, w 1902 zdaje się roku dołączyli do Nowego Jorku i tam mieszkali i też ten brat, którego widzieliśmy zdjęcie, ten młodszy o wiele, też odegrał bardzo dużą rolę w opiece nad Morrisem, kiedy on był sparaliżowany. Więc no, te więź rodzinne i relacje między nimi były bardzo takie ścisłe. Nie dotarłam do takich informacji. Tylko właśnie jeszcze z takich nowości, no to nie wspomniałam, ten akt urodzenia tego drugiego dziecka, jeden z dwóch, który jest, wspomina, że rodzina się przeprowadziła w pewnym momencie z Bokszy, w tym 65 roku mieszkali w Smolanach. Już, tak, to też jest taka kolejny jakby adres. Na mapie. Tak, na mapie. Tak. Może kiedyś nie odnotowano. Tak. Do zbadania dalej. Ja proszę Państwa, chciałam tylko powiedzieć, że większość tych tekstów, chyba prawie wszystkie, które dzisiaj czytałyśmy, były w tłumaczeniu Agaty, bo Agata, więc myślę, że... No i ja bardzo chciałam jeszcze raz podziękować za Twoją pracę, którą włożyłaś do poznania tego niby znanego poety, bo myślę, że on się okazał tylko na pozór znanym, a że bardzo wiele rzeczy jeszcze ciągle czekało na odkrycie. I dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie. No, to był tak poważny temat, absolutnie wykraczający poza pracę magisterską, że Agata go pisała dwa razy dłużej niż to przewiduje czas, czyli 4 lata. No bo, proszę Państwa, no, większość prac magisterskich nie bazuje w ogóle na materiałach archiwalnych, a tutaj trzeba się było przedzierać przez naprawdę niewiarygodne historie, zmiany imion, nazwisk, wszystkich po kolei w rodzinie, więc myślę, że to naprawdę duża sprawa, że ten Maurice Rosenfeld zaczyna być bardziej rozpoznawalny, ale przede wszystkim to, że te badania pokazały, że cała jego wyobraźnia poetycka ukształtowała się tutaj. I on siebie identyfikował jako swoją wrażliwość wyrosłą na tych ziemiach, tutaj ukształtowaną. I to jest coś nowego, o tym też nie wiedzieliśmy. Bo właśnie wszędzie mówiło się o tym doświadczeniu robotniczym. A on sam bardziej wartościuje swoje życie tu niż po wyjeździe, że tu zostawił to, co najlepsze. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję.